Witam Was kochani w kolejnym materiale. Dzisiaj mamy aktualny stan hodowli plus podsumowanie sprzedaży 5 sztuk mieszańców, które były na pasach w starej oborze. Ci co oglądają na bieżąco, to wiedzą, o które byczki chodzi. Niestety nie zdążyłem ich nakręcić, bo teraz wiecie, przed żniwami, w sumie już żniwa, nawał prac. Także dostałem rozliczenie, byczki pojechały do Polish Belf Kręglewscy, ubojnia pod Szczecinem. Cenę jaką uzyskałem z uwięzi to jest 13 zł netto, 5% potrącenia. Byczki miały 17 miesięcy 4 sztuki i jeden byczek miał 18 miesięcy. Waga średnia tych byczków wyszła 714 kg, także przyrost dobowy miały te byczki na uwięzi 1,320 kg. No jestem zadowolony, nie powiem Wam, że nie. Wyszły bardzo dobrze, choć po cichu liczyłem, że może pod 750 zrobią, bo ładnie wyglądały, no ale no niestety nie wyszło 750. Bo zawsze na uwięzi troszeczkę lepiej rosną niż na luzie, z tego względu, że jest mniejszy ubytek energii przez zamkniętą oborę, no i przez to, że nie chodzą, nie wytracają tyle energii, nie? Ale no, wyszły nie najgorzej. Aktualnie jesteśmy u belgusiów, które przyjechały do nas 22 listopada. Tak one teraz wyglądają. No, mógłbym rzec nawet, że są spuchnięte. Takie, że tak powiem, szafy trzydrzwiowe się z nich robią. Tutaj ten jest troszeczkę słabszy, ale no, chciałbym zawsze mieć takie słabe jak ten. No, a tutaj już, że tak powiem, to... No to już tutaj jest śmietanka, nie? Bardzo mi się te austriackie belgi podobają. Standardowo, jak wiecie, że to są byczki z Eko Natury. No i są konkretne. Aktualnie dostają paszę treściwą. Już mogę w sumie powiedzieć, że to nie jest pasza treściwa, tylko śruta zbożowa. Nie daje żadnych koncentratów. Od jakiegoś czasu daje tylko na mieszalnik 750. Pół worka 20-kilogramowego premiksu witaminowego, czyli 10 kg premiksu witaminowego na 750 kg ziarna, może tam jest 700, no coś koło tego, nie? Nie będziemy się szczypać o trochę, bo to nie jest apteka. Aktualnie jedzą kiszonkę z żyta, jak widzicie bardzo dobrze to pobierają. Mogę Wam powiedzieć, że nawet tą kiszoneczkę z żyta jedzą o wiele lepiej niż siano kiszonkę z siewnej trawy. Także progres jest. No ten tutaj jest jeden z wybitniejszych byczków. Ale no dobrze, przejdźmy sobie do następnej brygady, czyli do byczków, które pojadą prawdopodobnie listopad, grudzień, jest ich 18 sztuk. No to są te simentale. One do nas przyjechały rok temu w czerwcu. 3-4 tygodniowe. Tak one obecnie wyglądają. Jest to trochę inna genetyka simentala, no są trochę mniej okrągłe, ale są dłuższe, także myślę, że może wyjść fajniejszy wynik wagowy. Bardzo wyrównana partia, 18 sztuk, naprawdę się wyróżniają. One też dostałem paszę treściwą, kiszonkę z żyta. No jak widzicie, w paśniku siano mają cały czas do woli, także sobie uzupełnią to, co potrzebują. Jeszcze czasem wieczorem im wrzucamy do koryta trochę siano kiszonki, żeby miały oprócz żyta też siano kiszonkę, bo tej siano kiszonki jest narobione dwuletnie jeszcze i trzeba to w końcu spaść.
Jest okres letni, także wysłodków, które kupiliśmy, 82 tony luzem, nie otwieramy, otworzymy je we wrześniu. Teraz przez lato przepękamy, że tak powiem, na kiszące żyta i na siano kiszące. I zobaczymy, jak to będzie. Tu jest druga część kojca. No, robią się wagony, nie, z tych byków. Oj, tu mnie przepycha. Przejdziemy sobie do następnej szóstki. No, tutaj jest 12 sztuk na tym kojcu. Przelecimy sobie na szybkości do następnych byczków. No, tu jest ostatnia szóstka Simmentali. Też, jak widzicie, kiszonka z żyta. Pasza treściwa. I tak one obecnie wyglądają. Tutaj trochę świeci światło. Może nie być widać, no ale no już są ładnie nabite. I tak obecnie prezentują się mieszańce z trzech. Też byczki z Ekonatury. Bardzo mi się podobają te mieszańce z trzech. No kurde, kapitalne byczki, bardzo długie. O wiele lepiej rosną niż simmentalki. Zobaczcie, tutaj simmentalek jest sporo mniejszy. Tutaj mamy belgusia z trzech. Także dysproporcja jest dość duża. Może być bardzo ciekawy materiał. Przejdźmy do następnych sztuk. Jesteśmy u następnych simmentali. Cały czas to są te simolki, które przyjechały do nas na wiosnę. Tak one obecnie wyglądają. O, tutaj mamy belga z trzech. Tutaj jest simolek. No, no ciekawy materiał, ciekawy materiał. Tutaj mamy jeszcze belgusie i jednego simola. Także bardzo ładnie się chowają. One dostają wysłodki melasowane, moczone. To są te granulowane i do tego paszę treściwą i siano do woli. Nic więcej aktualnie nie dostają. No, jesteśmy u ostatniej grupy simmentali. Tak one wyglądają. Aktualnie zamówiłem w Ekonaturze następne simmentale. No już czekam 3 albo 4 tygodnie bodajże. I no jeszcze nic nie dojechało, nie? Także zobaczymy. Zobaczymy, czy coś się pojawi sensownego, konkretnego. Tutaj im trochę sianka wrzucę. Lepiej sobie sięgają. Także to na tyle już w tym materiale. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście standardowo zapraszam do komentarzy. Także pozdrawiam z amatorskiej hodowli, rolnik amator. Do usłyszenia, cześć, trzymajcie się.